Dziękujemy za nominację. Dzisiaj przedstawiamy Wam legendy polskie. Dzisiaj zaczynamy od legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Bracia Słowianie, Lech, Czech i Rus wędrowali w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby zamieszkać wraz ze swoim ludem. Szukali lasów bogatych zwierzyną i jezior pełnych ryb. Podróż nie była lekka. Często napotykano rzeki, które spowalniały wędrujący naród. Mimo lęków i trudów podróży, Słowianie pokładali nadzieję i wierzyli w mądrość swoich królów. Mijały tygodnie, aż wreszcie ujrzeli wielkie obszary żyznych równin. Liczne rzeki przecinające teren mieliły się w słońcu. Gdy nadszedł czas postoju, Rus przemówił do swoich braci. Moi ludzie, są już zmęczeni trudami tych poszukiwań. Wiem, że tutaj będzie nam dobrze, tu właśnie będzie nasza osada. Na tych równinach powstaną nasze domostwa. Czech i Lech pożegnali się z bratem, składając przy tym obietnicę, że jeszcze się spotkają. Pozostali bracia ruszyli w stronę słońca. Wybrali tę drogę ze względu na Czecha, który lubił promienie słoneczne i ich ciepło. Podróżowali wiele dni, aż ich oczom ukazały się wielkie góry. Tam też rozbili obóz. Czech spoglądał z podziwem na wysokie góry i rzekł do brata. Kocham ciepło słońca. Jak pozostanę tu w wysokich górach, będę mógł je mieć zawsze blisko siebie. Ziemie są tu żyzne, więc dalej, bracie, musisz podążać sam. Ja i mój lud osiedlimy się tutaj. Lech wiedział, że musi dalej szukać miejsca dla swego ludu. Jednak trudno mu było rozstawać się z bratem. Nadszedł w końcu dzień, którym pożegnał Czecha. Zanim jednak odjechał, w swoim kierunku przypomniał bratu o złożonej przez trzech braci przysiędze, że jeszcze się spotkają. I tak Lech ruszył w drogę. Po długiej wędrówce postanowili odpocząć w cieniu rozłożystego dębu. Nagle ich oczom ukazał się piękny widok. W górze nad ich głowami krążył ptak. Jego białe pióra lśniły w zachodzącym słońcu. Rozglądał się po okolicy swoim przenikliwym wzrokiem. Lech dostrzegł w białym orle odwagę, dumę i piękno. Postanowił, że to właśnie tutaj zostanie ze swoim ludem. Skoro orzeł wybrał to miejsce na swój dom, więc i on je wybiera. Wielki ptak właśnie lądował w swym gnieździe na szczycie wielkiego dębu. To był niesamowity widok. Ujrzeć tak pięknego, białego orła na tle czerwonego, zachodzącego słońca. Lech wybudował gród. Ludzie zakładali swoje gospodarstwa, które stawały się coraz większe. Wszyscy mieli pod dostatkiem jedzenia i czuli się bezpiecznie. Biały orzeł często odwiedzał gród Lecha. Podziwiał jego piękno oraz mądrego gospodarza. Z czasem pierwszy gród Lecha nazwano Gnieznem. Wiele lat później Gniezno zostało pierwszą stolicą Polski, a Biały Orzeł stał się znakiem Polaków i do tej pory jest naszym godłem. Koniec legendy. Zapraszamy do czytania najpiękniejszych legend i baśni polskich. My, jako przedszkole nr 2 w Ciscu, nominujemy do podjęcia wyzwania Szkołę Podstawową w Ciscu, Ochotniczą Straż Pożarną w Ciscu oraz Stowarzyszenie Mały Cisiec, Wielka Sprawa. Do zobaczenia.